Szukasz mieszkania dla siebie i rodziny? Zapoznaj się z ofertą spółki Administrator, która sprzedaje atrakcyjne mieszkania u zbiegu ulic Radomskiego i Wyścigowej w Radomiu. Więcej informacji w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 16A lub na stronie www.rtbs.eu. Administrator. Jakość i precyzja dla Twojej wygody. Wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiego Sylwestra życzy Poldom, dystrybutor szerokiej gamy artykułów do każdej kotłowni, kuchni i łazienki. Na ponad 700 metrach powierzchni wystawienniczej znajdą tu Państwo ponad 15 tysięcy artykułów od wszystkich wiodących marek. Poldom, ulica Dąbrowskiego 15, dla Twojej wygody. Spraw, aby te święta były niezapomniane. Odkryj wyjątkowe zestawy od 299 zł. Zawsze z Tobą, gdziekolwiek jesteś. Pandora. Niezapomniane chwile. Okazja na Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia. Spraw sobie i bliskim wyjątkowy prezent. Sklep Kama zaprasza. Radom, Moniuszki 3x5A. Wyprzedaż trwa do 24 grudnia. Jubiler Skorpion to największy wybór najwyższej jakości złotej biżuterii z brylantami oraz obrączek ślubnych w atrakcyjnych cenach. Jubiler Skorpion. Radom, Galeria Słoneczna, ulica Bolesława Chrobrego 1. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Rodzinnych i pysznych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku życzy restauracja Hotel Leśny Dwór. I życie smakuje bardziej. Eleclerc. Najlepsze produkty świąteczne w wyjątkowych cenach. Na przykład gulasz wieprzowy za 8,99. Margaryna Palma jedynie złoty 9. Śledzie Ala Matthias tylko 9,99. Leclerc. Z okazji świąt i nowego roku wszystkim klientom, partnerom i przyjaciołom życzymy zdrowych i spokojnych świąt, pełnych rodzinnego ciepła, odpoczynku od codziennego zabiegania, wszelkiej pomyślności w nowym roku, spełnienia wszystkich marzeń oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej. Właściciele i pracownicy kwiaciarni pod katedrą. Wielka gala, 25 lat wolności dla polskiej przedsiębiorczości. Nominacje dla najlepszych polskich firm. Nagrodzimy firmy 25-lecia w kategorii firmy małe. Zapraszamy do nas. Piekarnia Wacyn. Na scenę prosimy właścicieli, panią Ewę Brzezińską i pana Andrzeja Karczewskiego. Piekarnia Wacyn to uznana w Radomiu i w kraju marka, laureat wielu nagród, w tym ogólnopolskiego plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości, firma roku 2013. Piekarnia Wacyn to 25 lat tradycji w produkcji zdrowego pieczywa na naturalnych zakwasach i bez polepszaczy. Piekarnia Wacyn, po prostu zdrowo i smacznie. Młodzieżówka KNP pikietowała w Radomiu, wspierając przedsiębiorców. A młodzi ludzie z Fundacji Pro Prawo do Życia w obronie dzieci nienarodzonych. Opowiemy także o pokazie mody dla kobiet świadomych swojej osobowości i stylu. Sobota w Radomiu pod znakiem pikiet. 20 grudnia, Tomasz Giska, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Fabryka broni w Radomiu podpisała porozumienie z producentem śmigłowców Augusta Westland na produkcję, jak określono, podzespołów do struktur lotniczych śmigłowców. Umowa ma związek z offsetową częścią oferty firmy Augusta Westland, która uczestniczy w przetargu na dostawę 70 śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Podpisanie umowy potwierdził nam Sebastian Babula, rzecznik Radomskiej Fabryki Broni. Szerzej do tego tematu wrócimy w poniedziałkowym wydaniu Teledziennika. Wolny bazar na pomoc polskiej gospodarce. Pod takim hasłem odbyła się pikieta młodzieżówki Kongresu Nowej Prawicy. Przed Centrum Handlowym na ulicy Śląskiej w formie happeningu młodzi ludzie proponowali rewolucyjne wręcz zmiany w systemie podatkowym i ekonomicznym państwa. Rewolucyjne. Pytanie tylko, czy realne.
Kwaśna mina, łzy w oczach, stare ubranie. To według KNP obraz polskiego drobnego przedsiębiorcy przygniecionego obciążeniami nakładanymi przez państwo. Podatki dochodowe, VAT, składki ZUS. Według KNP lista obciążeń zdaje się nie mieć końca. Według organizatorów pikiety ma to być powód do tego, że wielu przedsiębiorców zamyka firmy lub otwiera je za granicą. My chcemy uświadomić przedsiębiorcom, że Kongres Nowej Prawicy to jest jedyna alternatywa właśnie dla nich. Jeżeli my wprowadzimy na przykład posłów do Sejmu, pierwsze co zrobimy, to zlikwidujemy podatek dochodowy. To już sprawi, że pieniędzy w tych kieszeniach przedsiębiorców zostanie dużo więcej. Młodzi z KNP chcą także likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych i obniżenia podatku VAT do 15%, czyli najniższej stawki akceptowanej w Unii Europejskiej. Zlikwidować podatki, ale jak utrzymać państwo? Według młodych z KNP poprzez prywatyzację utrzymywanych dotąd z podatków dziedzin życia, takich jak służba zdrowia czy szkolnictwo. Wtedy według KNP ograniczone podatki wystarczą na utrzymanie państwa, a pieniądze z obniżenia podatków trafią do kieszeni obywateli. Jeżeli na piekarza na przykład nałoży się większy podatek, to ten piekarz nie będzie tego podatku płacić z własnej kieszeni, tylko on podwyższy cenę bułeczek. Czyli podwyższanie podatków dla przedsiębiorców jest tak naprawdę podwyższanie podatków dla całego państwa. KNP akcję zorganizował przed świętami, bo wtedy przedsiębiorcy, a zwłaszcza handlowcy, zarabiają najwięcej i wtedy też odprowadzają najwięcej podatków. Podobne pikiety Kongresu Nowej Prawicy miały się też odbyć w innych polskich miastach. KNP o gospodarce, a Fundacja Pro Prawo do Życia zorganizowała pikietę antyaborcyjną w obronie życia dzieci nienarodzonych. I to w trzech miejscach w Radomiu równocześnie. Pokazać, że aborcja jest zabijaniem niewinnego człowieka. To cel pikiety w obronie życia zorganizowanej przez członków Fundacji Pro Prawo do Życia. Bez ulotek i zaczepiania przechodniów. Tylko wielkie banery z szokującym zdjęciem 24-miesięcznego dziecka po aborcji. Mamy opinię psychologa, który twierdzi, że nie jest to szkodliwe dla młodych osób. Natomiast jeśli chodzi o sprawy właśnie zgorszenia takimi obrazami, to było już 9 takich spraw i wszystkie wygraliśmy, byliśmy uniewinnieni. Pikietę zorganizowano w 3 punktach miasta, przy klasztorze Ojców Bernardynów na Placu Jagiellońskim i koło targowiska przy ulicy Wernera. Banery zwracały uwagę przechodniów. Bardzo przykro na to patrzeć, sama mam 2 dzieci i chętnie bym jeszcze miała 3. W życiu bym nie usunęła ciąży i nie poddałabym się takiemu czemuś. Aborcja w Polsce jest oficjalnie zakazana. Ustawa antyaborcyjna zezwala jednak na aborcję w 3 przypadkach. Kiedy ciąża pochodzi z tak zwanego czynu przestępczego, czyli gwałtu, kiedy wystąpi podejrzenie choroby dziecka oraz w przypadku zagrożenia życia matki. To nie jest prawo do aborcji. To jest taka sytuacja, w których ta aborcja nie jest karana. To jest bardzo ważna różnica. Aborcja powinna być zakazana, nie ma powodu do tego, żeby zabijać dzieci. Według różnych źródeł cytowanych przez uczestników pikiety w Polsce rocznie dokonuje się od 800 do 1300 aborcji dopuszczonych przez prawo. Najczęściej dochodzi do nich około 22 tygodnia ciąży. W większości przypadków z powodu chorób wykrytych w okresie płodowym. Liczba aborcji dokonywanych nielegalnie jest trudna do ustalenia. 3-letnie dziecko wypadło z okna na 2 piętrze w bloku przy ulicy Marii Gail w Radomiu. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Dziecko przebywało pod opieką 35-letniego pijanego ojca. Badanie alkomatem wykazało 1 promil alkoholu w organizmie. Według policji życiu dziecka, które trafiło do szpitala, nie zagraża niebezpieczeństwo. Ojciec został osadzony w areszcie. Będzie odpowiadał za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A teraz w Teledzienniku coś dla pań. Radomska firma Bezale zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję jesienno-zimową 2014-2015, która zdaniem projektantki Sandry Skrzypczak ma pozwolić kobietom lepiej wyrazić siebie. Markę modową Bezale tworzą dwie panie, mama z córką, Izabela Kosowska i Sandra Skrzypczak, które łączy jedna wspólna pasja, moda kobieca. Inspiracją dla nas chyba jest przede wszystkim to, że same jesteśmy kobietami, ja projektuję razem z mamą, więc staramy się, żeby ta odzież pasowała na kobiety w każdym wieku. Zależy nam, żeby kobiety były ubrane, a nie przebrane, więc i żeby przede wszystkim czuły się wygodnie. Różnica pokoleń współwłaścicielek pozwala zachować równowagę. Dzięki temu ich projekty są pełne młodzieńczej odwagi połączonej w doskonałych proporcjach z minimalistycznym stylem.
My jesteśmy przykładem tego, że rodzima marka i przede wszystkim lokalna, bo też mamy szwalnię pod Radomiem. Chcemy pokazać po prostu paniom i zaproponować coś nowego, jakąś indywidualność i alternatywę po prostu dla sklepów sieciowych. Podczas pokazu w Radomiu zaprezentowano najnowszą, casualową kolekcję jesienno-zimową 2014-2015, która, jak mówi Sandra Skrzypczak, przeznaczona jest dla pań chcących wyrażać siebie, świadomych swojej osobowości i stylu. Szalik i medalik to tytuł wystawy prac Agaty Zbylut w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Artystka zafascynowana jest pięknem szat liturgicznych i poprzez swoje prace zastanawia się, jak wyglądałby strój kardynała, gdyby takie stanowisko mogła zajmować kobieta. Wystawę Agaty Zbylut można oglądać w galerii Oranżeria. Prezentacja ma charakter multimedialny. To wspomniana szata kardynalska według propozycji autorki wystawy. Artystka zastanawia się nad możliwością uczestnictwa kobiety w kościele, w sensie bycia dostojnikiem kościelnym i ta suknia, którą widać za moimi plecami, to właśnie taka propozycja sukni inspirowanej ubiorami kardynalskimi dla kobiety. Oglądając szatę można posłuchać czytanego przez nastolatkę tekstu feministycznej pisarki Ingi Iwasiów. To kolejna suknia, tym razem bez mogących budzić kontrowersje skojarzeń sakralnych. W tym przypadku Agata Zbylut wyraża zaniepokojenie awanturami, jakie wszczynają stadionowi chuligani. Artystka zastanawia się, czy też zestawia ze sobą atrybut, rodzaj świętości dla kibica, pseudokibica, czyli szalik klubowy. W tym przypadku jest to reprezentacja Polski z taką subtelnością, delikatnością i kobiecością, ponieważ z tych szalików powstała przepiękna, długa suknia. Agata Zbylut uczestniczyła w prezentacjach zbiorowych i indywidualnych w kilku krajach świata. Na co dzień związana jest z Akademią Sztuki w Szczecinie. Wystawa Szalik i Medalik będzie czynna do 1 lutego. To był rekordowy rok. Tak o kończącym się sezonie mówią radomscy lekkoatleci. Zawodnicy mają wreszcie gdzie trenować, dzieci garną się do klubów, a kibice mogą znowu oglądać zawody. Ale tłuste lata dopiero przed nami, zapowiadają działacze lekkiej atletyki. Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki co roku podsumowuje wyniki. Tym razem prezes Zygmunt Malinowski miał szczególne powody do optymizmu. 15 medali w kategorii seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, młodsi i młodzicy. 30 imprez, których startowało ponad 7 tysięcy. Jest to też rekord. Tyle statystyki. Ważne, że radomska lekkoatletyka to prawdziwa sportowa piramida. Z jednej strony dzieci, potem młodzież, z drugiej coraz liczniejsza grupa weteranów. Najsłynniejszy z nich to oczywiście Jerzy Przyborowski. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata mamy w Lyonie. Kończę akurat inaczej. Wchodzę w nową kategorię wiekowej powyżej 85 i mam nadzieję, że do tego czasu jakoś się przygotuję. To młodzieżowa mistrzyni Polski Aneta Rydz. Ma w dorobku medal młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Takim osiągnięciem nie może pochwalić się żaden inny sportowiec z Radomia. Przedstawicielką młodzieży jest też utalentowana sprinterka Martyna Kotwiła. Udało mi się zrobić nową życiówkę na 100 metrów. Zdobyłam wicemistrzostwo Polski, mistrzostwo makroregionu, więc myślę, że będzie w przyszłym sezonie równie dobrze. O to, aby w klubach nie zabrakło talentów, dbają organizatorzy czwartków lekkoatletycznych. Ostatnio w Radomiu weszła w życie kolejna inicjatywa w tym zakresie. Kids Athletic to światowy program popularyzacji królowej sportu, czyli lekkiej atletyki. Było 12 szkół, reprezentowało nasze radomskie podstawówki. Było ponad 200 osób, które uczestniczyło w zmaganiach bezpośrednich tutaj na hali oraz około 600-700 dzieci, które tam dopingowało ich w tych konkurencjach lekkoatletycznych. Kolejna ważna wiadomość to powstanie w Radomiu Lekkoatletycznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Placówka rozpocznie działalność od nowego roku szkolnego. W sobotę to wszystko w Teledzienniku. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru. Leclerc. Najlepsze produkty świąteczne w wyjątkowych cenach. Na przykład siatka pomarańczy za 2,49 zł, kapusta kwaszona jedynie 1,19 zł, kilogram boczku z kością tylko 8,79 zł. Leclerc. Nadchodzą święta. Sklepy pełne prezentów czekają w Vis-a-Vis przy ulicy Chrobrego 2. Vis-a-Vis. Zawsze po drodze.
Sponsorem sportu jest Polskie Centrum Handlowe Korej. Ponad 350 polskich sklepów zaprasza na udane zakupy. Koszykarze Rosy Raną wciąż niepokonani we własnej hali. Tym razem podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie dali szans Treflowi Sopot. Gospodarze zafundowali rywalom prawdziwe lanie w pierwszej kwarcie. Rosa wygrała ją 25-6. Goście już do końca meczu nie mogli się pozbierać. Co prawda Trefl odrobił część straty, ale do wyrównania było daleko. Rosa wygrała mecz 73-62. Najwięcej punktów dla Rosy po 15 zdobyli Danny Gibson i John Turek. Sensacji nie było. Siatkarze Cernat Czarnych nie mieli nic do powiedzenia w konfrontacji z mocnym w tym sezonie Lotos Treflem Gdańsk. Radomianie przegrali wyjazdowe spotkanie 0-3. Pierwsza partia zakończyła się katastrofą. Czarni zdobyli w niej zaledwie 10 punktów. W drugim secie było już znacznie lepiej. Radomianie przegrali na przewagi 25-27. Niestety w trzecim secie Czarni znów zagrali poniżej oczekiwań. Radomianie ulegli gospodarzom 15-25. Atrakcje dla sympatyków tenisa stołowego. Kibice będą mogli nie tylko obejrzeć mecze drugoligowe, ale też wystąpić w turnieju dla amatorów. Wszystko to w przedświąteczną niedzielę. O godzinie 11 mecz ligowy rozpoczną mężczyźni. Broń Radom podejmie zespół o nazwie Hals Wadwicz II Warszawa. Natomiast o godzinie 14 dojdzie do spotkania kobiet Broń Radom nad Wiślanin Płock. W tej samej sali przy ulicy Kościuszki odbędzie się jutro turniej dla amatorów z cyklu Niedziela z tenisem stołowym. Początek o godzinie 16.30. Polski Związek Zapaśniczy planuje objąć centralnym szkoleniem w 2015 roku ponad 60 juniorów w stylu klasycznym. W kadrze są zawodnicy z naszego regionu. Zapaśnikami olimpijczyka Radom są Grzegorz Rutkowski, Przemysław Piątek, Krystian Szymczyk, Igor Zanek, Patryk Boniek i Rafał Płowiec. Natomiast Orlika Wierzbica reprezentują Damian Tokarski, Konrad Makowski, Mateusz Nowak, Albert Nowak i Damian Janek. Szkoleniowcem Radomian jest Zdzisław Kolanek, a zawodników z Wierzbicy Bogdan Rybacki. Pierwszy trener reprezentacji Polski juniorów w stylu klasycznym to Włodzimierz Zawadzki. Na 2015 rok zaplanował on aż 4 zgrupowania kadry w Radomiu. Kochani, wśród pięknych prezentów, jakie dostaniecie na święta, przyjmijcie od Figandu najszczersze życzenia miłości, zdrowia i spełnienia marzeń. A na nadchodzący nowy rok chcielibyśmy życzyć naszym oddanym pracownikom i wszystkim naszym wiernym klientom jak najwięcej powodów do radości. Dbajcie o siebie i swoją pełnowartościową dietę, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Prawdziwa metamorfoza? Tylko w atelier fryzjersko-kosmetycznym Christian. Chcesz zmienić fryzurę? Marzysz o pięknych i zdrowych włosach, paznokciach, skórze? Chcesz przeżyć prawdziwą metamorfozę i czuć się atrakcyjna? Jesteśmy kreatywni i mamy bogate doświadczenie. Potrafimy podpowiedzieć i doradzić. Zaufaj nam. Jako jedyni w Radomiu oferujemy regulację brwi nitką. Oferujemy też botoks na włosy i elumen, innowacyjną najwyższej klasy farbę do włosów. Atelier fryzjersko-kosmetyczne Christian, ulica Kilińskiego 21. Bo jesteś piękna. Spraw, aby te święta były niezapomniane. Odkryj wyjątkowe zestawy od 299 zł. Zawsze z Tobą, gdziekolwiek jesteś. Pandora. Niezapomniane chwile. Balaton. Restauracja pełna smaku. Ulica Fosza 5. www.balatonradom.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Trafika. Sklepy z odzieżą używaną. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Fotodepilacji i Fotoodmładzania. Expelos. www.expelos.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Vitaderm. www.vita-derm.pl. Po
Pogodę w Radomiu będzie kształtował obszar podwyższonego ciśnienia związany z rozległym wyżem znad południowo-zachodniej Europy. Z zachodu będzie napływała nieco chłodniejsza i wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. Zachmurzenie duże z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Widzialność bardzo dobra. Wiatr z zachodu dość silny, okresami porywisty do 50 km na godzinę. Będzie wzmagał odczucie chłodu. Temperatura minimalna w nocy do 1 stopnia Celsjusza. Maksymalna w dzień do 3-4 stopni. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu wahało się, wykazując tendencję spadku i po południu wynosiło 985 hektopaskali. Jutro prognozowany jest dość szybki wzrost ciśnienia. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. W poniedziałek początek astronomicznej zimy. W Radomiu będzie cieplej, mokro i nadal wietrznie. Zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna w dzień do 6 stopni Celsjusza. Dość silny i okresami porywisty wiatr będzie wzmagał odczucie chłodu. Nastąpi też dość szybki spadek ciśnienia, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Te święta z Leclerciem w tym roku na pewno będą udane, zdrowe i tanie, gdyż posiadamy bardzo dużo promocji na nasze produkty. Głównie kładziemy nacisk na produkty nasze, które produkujemy tutaj na miejscu, w odróżnieniu do innych sklepów w Radomiu. Wypiekamy własne pieczywo, własne bułeczki, własne kajzerki, różnego rodzaju chleby, chleby żytnie, chleby razowe, słonecznikowe, ziarniste, jak i tradycyjne pieczywo. Sami wykonujemy ciasta od podstaw, od składników. Ponadto mamy również na zapleczu, mamy laboratorium, w którym sporządzane są wędliny, szynki, kiełbasy, pasztety. Sami je wędzimy, posiadamy własną wędzarnię. Są to produkty bez konserwantów, z naturalnych składników. Mięsa również kupujemy od naszych lokalnych dostawców, których wszyscy nasi klienci doskonale znają. Na stole oczywiście wigilijnym nie może zabraknąć typowej potrawy polskiej, czyli karpia. Nasz sklep oferuje karpia z ekologicznej polskiej hodowli z okolic Piastowa. Jeżeli ktoś zostaje klientem Leclerca, lojalnym klientem Leclerca, przyjdzie do punktu obsługi klienta, aby wyrobić sobie nową naszą złotówkową kartę lojalnościową, może naprawdę mieć dużo korzyści, dlatego że od listopada tego roku zbieramy na naszą kartę nie punkty, jak to bywało do tej pory, lecz złotówki. W dniach 21-22 grudnia, czyli w najbliższy weekend, specjalnie dla rodziców, którzy chcieliby zakupić zabawki jeszcze dla swoich dzieciaczków pod choinkę jako prezenty, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Jest to oferta skierowana do naszych stałych, lojalnych klientów. Klienci, którzy posiadają naszą nową kartę lojalnościową, otrzymają 20% zniżkę. Wszystkim naszym obecnym, jak i przyszłym klientom chcielibyśmy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt, Bożego Narodzenia. I mamy nadzieję, że choć w malutkim procencie przyczynimy się do tego, aby te święta były naprawdę udane.